Co sprawia, że nieruchomości są atrakcyjne dla banków? Czyli jak łatwiej uzyskać kredyt? Nazywam się Agnieszka Sławomirska i zapraszam do Galaktyki Nieruchomości. Naszym gościem jest dzisiaj Arkadiusz Bielecki, dyrektor działu wycen BNP Paribas Real Estate. Cześć Arek. Cześć Agnieszka, dzień dobry. Arek, powiedz mi, wyceny, rzeczoznawcy majątkowi, to nam się zwykle kojarzy z mieszkaniami, prawda? To jest tak, że wyceniamy, potrzebujemy wycenić mieszkanie, żeby uzyskać kredyt, wyceniamy działki, ale rola rzeczoznawcy majątkowego jest też bardzo ważna w nieruchomościach komercyjnych. O co tutaj chodzi? Zdecydowanie tak, Agnieszka. Gdybyśmy sobie wyobrazili nieruchomość w cyklu życia jako aktywa z perspektywy danego klienta, no to rzeczoznawca majątkowy jest obecny od samego początku do samego końca. Czyli od samego początku mam na myśli wycena chociażby na potrzeby aprobaty transakcji zakupu nieruchomości przez władze korporacyjne, zarząd, radę nadzorczą. Dalej na potrzeby banku finansującego transakcję, później coroczna lub co dwa lata weryfikacja wskaźnika loan to value z perspektywy banku, wszelkie transakcje wewnątrz grupy zawierane pomiędzy spółkami danego klienta. Dużo plus, tego. Oczywiście, plus sprawozdawczość finansowa co pół roku, co rok i oczywiście na exit, jeżeli klient zdecyduje się, że sprzedaje nieruchomość, również wycena na potrzeby aprobaty tej transakcji przez organy wewnętrzne danej spółki. Prawda? A mogłoby się wydawać, że to jest tylko ten moment wyceny pod uzyskanie finansowania, a to nie jest tak, jak widać. Nie, zdecydowanie rzeczoznawcy są na wielu etapach, natomiast z uwagi na poufność danych i poufność informacji o transakcjach, o których wiemy, a które dopiero się wydarzą w przeszłości, zazwyczaj niewiele mówimy, co robimy, dla kogo robimy, ale jesteśmy gdzieś w tle za główną sceną. Czyli jesteście takimi specjalnymi agentami tak, w nieruchomościach, powiedzieć. Tak można powiedzieć. Dokładnie tak. Arku, a wiemy, że nieruchomości są wyceniane według różnych standardów. Czy w związku z tym może się zdarzyć, że jedna i ta sama nieruchomość zostanie wyceniona przez tych samych rzeczoznawców inaczej, czyli że w wycenach będzie pokazana inna wartość? Jeżeli chodzi o same standardy, to nie może się tak zdarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o różnych rzeczoznawców, to tak, więc to pytanie rozbiłbym na takie dwa subpytania. Czyli mamy różne standardy. W przeciwieństwie do standardów obmiaru, czyli nie wiem, BOMA, RICS, tegowa polskie normy, PNISO, wiemy, że każda powierzchnia obmierzona zgodnie z różnym standardem, z różnymi standardami, jest finalnie inna, w sensie powierzchnia najmu obmierzona zgodnie ze standardami BOMA jest zazwyczaj największa. Natomiast jeżeli chodzi o wyceny, niezależnie od tego, czy wycenę sporządzamy zgodnie z standardami RICS, polskimi, tegowa wartość będzie identyczna. Dlaczego? Dlatego, że definicja wartości rynkowej w każdym z tych standardów jest identyczna. Podejścia, metody mogą się różnić, jeżeli chodzi o nazewnictwo, natomiast co do zasady dokładnie są identyczne. Nie może być skuchy, tak? Także standardy nie wpływają. Warto dodać też, że wycena sporządzona chociażby zgodnie ze standardami RICS musi być zgodna też z polskimi standardami, z polskimi przepisami prawa. To często pytanie pojawia się ze strony klientów, czy wycena RICS jest zgodna z polskimi przepisami. Tak, bo RICS chociażby nakłada bezwzględny obowiązek respektowania prawa lokalnego. Natomiast druga część pytania. Różni rzeczoznawcy. Różni rzeczoznawcy, tak. Rynek nieruchomości, tak jak wiemy, jest niedoskonały, nieefektywny, różne przedmioty transakcji, ograniczona informacja o cenach transakcyjnych, sentyment rynkowy w danym momencie. A czym jest ten sentyment rynkowy? Oczekiwaniami co do tego, co się będzie działo w przyszłości, prawda? Mamy dane, rzeczoznawca opiera się generalnie przy wycenie na dwóch filarach, czyli cenach faktycznych z przeszłości oraz tym, co będzie w przyszłości, tak? Oczywiście odzwierciedlając oczekiwania inwestorów i zachowania inwestorów, czyli rzeczoznawca sam nie kreuje, tylko odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do przyszłości. To już myślę, że wyjaśniłeś doskonale te różnice, a chciałabym zaczepić teraz o temat obecnej sytuacji rynkowej, po-covidowej i ogólnie trendów, które są w nieruchomościach. Jak ta cała sytuacja, w której się znajduje rynek nieruchomości, globalnie i lokalnie wpływa na wyceny? Sytuacja pokowidowa. COVID natomiast skończył się dwa dni temu. Tak, wiem. Wiemy. Już oswoiliśmy się z życiem bez COVID-u. Pewnie jak widzowie będą oglądać ten fragment, to już to będzie troszkę dalej niż dwa dni temu, ale tak, 1 lipca. Dokładnie. Właśnie, więc jak jest teraz? Jak jest teraz? Oczywiście
efektem COVID-ów i wpływu na rynek nieruchomości w stanie obecnym. W głównej mierze są to wzrastające koszty finansowania i trudności w pozyskiwaniu tego finansowania. Tak, mieliśmy okres COVID-u, czyli nagły wzrost cen z uwagi na dopompowanie, mówiąc kolokwialnie, środków pieniężnych przez poszczególne rządy celem ratowania gospodarek, co doprowadziło do wyższej inflacji, co doprowadziło do wzrostu stóp oprocentowania, ustalanych przez banki centralne, co później prowadzi do wzrostu kosztów finansowania, także kosztów finansowania inwestycji nieruchomościowych. Dodatkowo... Czy jest trudniej? Tak, jest trudniej. Dodatkowo musimy zwrócić uwagę, że alternatywne mechanizmy, alternatywne inwestycje, które konkurują z nieruchomościami, no są bardziej w tym momencie rentowne. To znaczy wzrost oprocentowania lokat bankowych, wzrost oprocentowania bonów skarbowych czy obligacji skarbowych emitowanych przez poszczególne rządy, no wymaga, żeby nieruchomości lokaty, się dostosowały. Czyli papiery wartościowe są w grze bardziej niż nieruchomości? Nie bardziej, natomiast ich rentowność wzrosła. W związku z tym oczywiście jesteśmy na rynku finansowym, który konkuruje o zasoby, wolne środki, więc nieruchomości, żeby dotrzymać kroku, no musiały też zaoferować inwestorom wyższe stopy zwrotu, czyli stąd mamy wzrost stóp kapitalizacji. Natomiast to jest bardzo szeroki kontekst wpływu COVID-u. Mieliśmy okres, kiedy wszyscy byli, że tak powiem, mocno przerażeni sytuacją, czyli to był początek COVID-u do połowy 2020 roku. Wszyscy zastanawiali się nad tym, gdzie będzie deprecjacja aktywów i o ile. Później magazyny chociażby nabrały wiatru w żagle. Tak, mieliśmy wzrost sprzedaży online, mieliśmy przenoszenie produkcji z Azji do Europy, czyli tutaj bliżej niż shoring, dokładnie. Mieliśmy oczywiście bardziej produkcję na magazyn, bo były problemy z logistyką, były problemy z kontenerami. Tak, więc, z łańcuchem dostaw i tak dalej. Dokładnie tak, więc to wszystko doprowadziło do znaczącego wzrostu popytu na powierzchnie magazynowe. Mały handel, czyli małe obiekty handlowe, które nie były dotknięte przez lockdown, również bardzo dobrze funkcjonowały. Biura raczej sinusoida, czyli były etapy powrotu do biur i odwrotu od biur i tak samo, że tak powiem, sentyment inwestorów w kierunku biur i sentyment rzeczoznawców przy wycenach fluktuował. Mieliśmy oczywiście duże obiekty handlowe, które raczej cierpiały przez dłuższy czas z uwagi na lockdowny. One były tutaj mocno podatne. I mieliśmy rynek mieszkaniowy, który tak w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej bardzo wystrzelił w 2020-2021 roku. A w ogóle 2021 rok, czyli można powiedzieć środek COVID-u, notowane najniższe stopy kapitalizacji dla budynków magazynowych, budynków biurowych w Warszawie, czy to stop około 4,5, tak, rekordowy popyt na rynku magazynowym, tak. Więc ten COVID... Działy się rzeczy niespotykane do tej pory na rynku polskim i myślę też światowym. Arku, a co w obecnej sytuacji, tak w zmiennych warunkach, tak trudnych też do przewidzenia, powinien właściciel nieruchomości zrobić, żeby jego nieruchomość była atrakcyjna dla banku, czyli żeby, mówiąc krótko, łatwiej kredyt pozyskać, czyli łatwiej pozyskać finansowanie pod inwestycje, czy też refinansowanie obecnej inwestycji? Bank zasadniczo zainteresowany jest dwoma aspektami. Czyli cash flow, stabilność tego cash flow, przepływy pieniężne, które mają zabezpieczyć spłatę odsetek i kapitału oraz utrzymanie wartości nieruchomości w czasie, czyli wartości zabezpieczenia z punktu widzenia banku. Tak, nieruchomość stanowi zabezpieczenie. Co to znaczy utrzymanie wartości nieruchomości w czasie? Bo my to wiemy, ale widzowie może niekoniecznie. A co to znaczy? To znaczy, żeby za rok, za dwa, za trzy, za pięć ta nieruchomość, jeżeli będzie wystawiona na rynek, osiągnęła cenę transakcyjną nie niższą niż w dniu dzisiejszym, prawda? W obecnych uwarunkowaniach jesteśmy, że tak powiem, mocno poddani tutaj presji jako rynek nieruchomości i sprzedający presji ze strony inwestorów, którzy oczekują coraz bardziej zielonych budynków, czyli mówiąc w skrócie aspekt ESG i spełnianie przez nieruchomości aspektów ESG. Co się z tym wiąże? No wiąże się, czy powinien się wiązać z tym zwiększony tutaj nacisk przez właścicieli nieruchomości na usprawnianie tych nieruchomości albo na realizowanie, jeżeli mówimy o procesie deweloperskim od samego początku, na realizowaniu w duchu zieloności, tak, czyli green tej budowanie nieruchomości. Budowanie nowych, prawda, nieruchomości bez myślenia ESG i tych kwestiach proekologicznych w zasadzie nie ma racji bytu, prawda? Dokładnie tak. Budowanie to raz, dwa, modernizowanie istniejących nieruchomości i utrzymanie ich wartości, bo pamiętajmy, że jesteśmy na krzywa dekarbonizacji, biegnie mocno w dół, czyli bardziej przesuwamy się na osi czasu w prawo, to znaczy, że ta emisyjność budynków w zakresie albo
carbon footprint musi być coraz bardziej ograniczany, tak? Czyli jesteśmy w 2023 roku, na 2025 jest już inna dopuszczalna emisja CO2, prawda? Tak. 2027 będzie inna i żeby cały czas właściciel nieruchomości utrzymywał tęże nieruchomość w takim duchu ESG, musi inwestować, czyli proste rzeczy, najprostsze, tak? LED, oświetlenie ograniczające zużycie energii, czy możemy fotowoltaika, czy pompy ciepła, które już wchodzą nawet do budynków magazynowych. Także tutaj z pewnością ten aspekt utrzymywania wartości nieruchomości i dofinansowania z perspektywy ESG będzie bardziej istotny niż w przeszłości, czyli nie tylko długość cash flow, ale jakość samego budynku, jakość substancji, tak żeby on spełniał warunki stosowane przez inwestorów przez kilkanaście czy dziesiąt następnych lat. Czyli właściciele nieruchomości muszą grać w zielone. Muszą grać w zielone, zdecydowanie. Arek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był Arkadiusz Bielecki, dyrektor działu wycen BNP Paribas Real Estate. Kolejna galaktyka nieruchomości już za tydzień, w czwartek o 14:30. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.